Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beholder, a konkretniej zagrajmy w Beholder 2. No, o czym jest ta gra? Poza tym, że o pracy w ministerstwie tym głównym, z którego jest Hemp na przykład, to niewiele wiem, ale zobaczymy. Kontynuuj? A no tak, Boże, pamiętam, bo ja tu... Bo tak kiedyś na krótko odpaliłem na starym kompie, ale tak mi lagowało, że stwierdziłem, że tutaj nie gram. Więc do... Aha, dobra, bo jest nowa gra. A tutaj jest nowa, okej, okay, dobra. Ale dobra, okej, okay. Jedziemy od nowej gry. Mam ziombla. To nie jest nasz główny bohater, to jest jego ojciec, z tego co kojarzę. A tutaj patrzcie, jak wszyscy. Antidum Bedesidy. Jak mogę być taki ślepy, jak mogłem nie wiedzieć od samego początku, że wszystko spaczą i postawią na głowie. Tutaj jakieś takie kontrolujące chyba umysły, maszynerie, bo ci tutaj wszyscy tak stoją, tylko się patrzą na nas bez niczego. Że zrobią z tego narzędzie kontroli, że są w stanie zmienić każdą marchewkę w kij. Okej. Okay. Okej, okay, mogę chodzić tak na strzałkach, dobra, to akurat spoko. Dobra, trzymam. To był błąd od samego początku, ale może nie jest jeszcze za późno, by to naprawić. Muszę wszystko wyłączyć i zniszczyć całą dokumentację. Ja, to jest ciekawe, jak nie... Puste oczy, to milczące posłuszeństwo. Nie tego chciałem, nie tego. Ale patrzcie, trzymam shifta i chodzę. Puszczam i biegnę. Ciekawe, co nie? Nie da się osiągnąć niczego wielkiego, nie pokonując wielkich przeciwności, ale Bóg i świadkiem, nigdy w życiu nie byłem tak przerażony. Jestem pewny, że już planują wciągnięcie w to... Kurde! Co było wciągnięcie w syna Ewana, coś tam. Za każdym razem musisz rzucać się z klifu i spadając od nowa budować... Życie? Coś... Kurde! Za szybko to leci, nie jestem w stanie przydać czasami niektórych tych rzeczy. No ale widać, że poszli w totalnie teraz, jak wtedy, jak mieliśmy w jedynce taki rzut z boku na wszystko, to teraz mamy... No, nie powiem, że AAA, no ale mamy taki rzut chyba z drugiej osoby to jest, tej kamery wtedy? Poszedł! Ta dwójka jak pieczątka po prostu wygląda z jakiegoś z ministerstwa właśnie, to jest zajebista rzecz tym nogą. Kilka dni później. Przeniesienie do ministerstwa zatwierdzone. Staw się w pracy, jak tylko przybędziesz do Helmer, James Cunningham. PS, twój ojciec nie żyje, więcej informacji, gdy się spotkamy. Aha, tutaj muszę kliknąć, dobra. Okej, okay, tutaj.
Dobry, zdaje się, że to na ciebie czekam. Nazywam się George Hemnitz. Dzień dobry, jestem Evan Redick. Evan. Musisz być kimś bardzo ważnym, czyż nie? Dlaczego? Pracuję w ministerstwie do 8 lat, 4 miesięcy i 12 dni. W tym czasie przetworzyłem 18342 podania, wypiłem 1629 kubków kawy i byłem świadkiem 284 przypadków obywatelskiego nieposłuszeństwa. A teraz zapytaj mnie, ile razy w tym czasie wysłano mnie, abym powitał nowego pracownika? Ile? Równe 0, Ewanie. Ani razu w ciągu tych 3052 dni. Stąd wnioskuję, że musisz być kimś bardzo ważnym, prawda? Nie wiem, o czym mówisz. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Jestem tu, aby rozpocząć pracę jako zwykły urzędnik. Nazywam się Evan Redgrave. Redgrave? Z tych Redgrave'ów? Mój Boże, twój ojciec! Dalej, co chciałeś powiedzieć? Przyjmij moje kondolencje. Musi ci być teraz bardzo ciężko i pomyśl, że widziałem go zaledwie 58 godzin i 23 minuty przed tym, jak... przed jego śmiercią. Nigdy nie miałem z ojcem dobrego kontaktu. Szczerze mówiąc, nie rozmawiałem z nim od 10 lat. Do wczoraj nie wiedziałem nawet, że tu pracował. Nie tylko tu pracował, twój ojciec był jedną z najbardziej szanowanych osób w ministerstwie. Należał do najwyższego kierownictwa. A najbardziej niesamowite było w nim to, że nigdy nie patrzył z góry na swoich podwładnych. Był otwartym i szczerym człowiekiem. Co się stało? Czy policja już coś ustaliła? Nie mówią nam zbyt wiele, więc znamy tylko kilka faktów. Reszta to plotki, domysły niezbyt lotnych pracowników ministerstwa. Jakie fakty? 47 godzin i 23 minuty temu twój ojciec wypadł z okna na najwyższym piętrze budynku ministerstwa. Spadł z wysokości 37 pięter, uderzył w chodnik i zginął na miejscu. Jakby to przeżył chociażby na milisekundę, to byłby jakiś cud. Bo człowiek spadając z takiej wysokości nie ma prawa tego przeżyć. Nawet uderzając o wodę. Służby porządkowe ustalają przyczynę i przebieg tego wydarzenia, przynajmniej tak bym powiedział. To niezbyt wiele. Możliwe, że posiadam ważną informację związaną ze śmiercią twojego ojca. Ale o tym lepiej porozmawiać w jakimś ustronnym miejscu, jak już opowiem ci o nowej pracy i pokażę ci twoje biurko. W końcu wszyscy mamy swoje priorytety. Gotowy na swój pierwszy dzień pracy w ministerstwie? Gotowy, ruszajmy. Dobra, z Chemnitzem. Budynek ministerstwa słusznie uznawany jest za jeden z najpiękniejszych, najbardziej funkcjonalnych. Dobra, jak będzie coś gadane i będę miał chodzić, stoję i przewijam. Spójrz na posąg mądrego wodza stojący na placu. Stworzono go z 5,5 tysiąca ton betonu i 2400 ton metalu. Posąg waży ponad 8 tysięcy ton. Aby go wznieść, zrezygnowano z budowy 8 przedszkoli i szpitala. Imponujący, prawda? Imponujący? Może. Warty? Powiedzmy tej ceny? Niekoniecznie. Twój ojciec zginął właśnie tutaj, na tym zimnym, bezdusznym chodniku. To ulubione miejsce spotkań plotkarzy. Możesz posłuchać, co mówią, ale raczej nie dowiesz się w ten sposób niczego miłego ani przydatnego. Mimo to powinieneś do tego przywyknąć. Taka specyfika tej pracy. Niezależnie od podejmowanego stanowiska, musisz nastawiać ucha i donosić o wszystkim przełożonym. 10 minut... rozumiem, że 10 minut poświęcę, żeby pogadać. Może czegoś się dowiem. Może lepiej nie. Nie marnujmy czasu. Zabezpieczenie ministerstwa to kolejna rzecz, z której możemy być dumni. Strażnik jest twoim najlepszym przyjacielem. Zwłaszcza jeśli potrafisz się z nim dogadać. Tylko w tym roku nasi strażnicy zapobiegli 985 atakom terrorystycznym. To niemal 4 próby dziennie. Więc na wszelki wypadek noś przy sobie gotówkę i nie psuj im statystyk. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Chyba tak. Pewnie coś nielegalnego wniósł, co nie? Ała! To fanga! A ci szumy, ci jeszcze brawo biją! Oni tu kurde katują, te paci się cieszą! Masakra. Dobra. Dobra, teraz tego nie słyszę. Jak już mówiłem, budynek ma 37 pięter, a do tego dwa razy więcej poziomów pod ziemią, przynajmniej według oficjalnych danych. Im wyższe piętro, tym lepsze stanowisko. Jeśli będziesz ciężko pracował, to może dotrzesz na sam szczyt. Pamiętaj tylko, że chętnych na awans jest wielu, więc konkurencja jest duża. Do czego zdolni są ludzie, by awansować? Jedni podkładają się współpracownikom, inni podlizują się szefom.
Istnieją też wariaci, którzy próbują zrobić karierę na ciężkiej pracy. Dziwni ludzie. System jest tak ustawiony, że osiągnięcie czegokolwiek ciężką pracą jest właściwie niemożliwe. Myślę jednak, że komuś z twoim nazwiskiem awansowanie nie powinno nastęczyć trudności. Pewnego dnia wsiądziesz do windy, a reszta będzie ci zazdrościć. Być może. Powinniśmy zawsze pamiętać, dlaczego i dzięki czemu tu jesteśmy, lub dzięki komu. Od czasu do czasu warto wyrazić wdzięczność osobie, która poświęciła wszystko dla swego ludu. Pamiętaj, mądry wódz zawsze czuwa. Wszystko przejdzie zarówno troski, jak i radość, oprócz wroga. Wiersze wodza. A, zasalutuj przez 5 minut. Nie, podziękuję. Na razie nie chcę. Tutaj odbywają się zebrania. Zazwyczaj nie są zbyt ekscytujące. Ludzie otrzymują na nich pochwały oraz reprymendy. Czasem też potępiamy na nich publiczne działania sąsiednich krajów. Jakiś mądrolat zaproponował, żebyśmy nazwali te zebrania 5 minutami nienawiści. Oj, ale o ile wiem, został co to reprymendy i więcej już tego niczego nie proponował. Czasem śpiewamy też patriotyczne pieśni. Tylko w tym miesiącu na przykład śpiewałem hymn państwowy już 426 razy. Można być krajem... Jako kraj bardziej we własnej dupie? Chyba nie. Pierwszy poziom ministerstwa na powierzchnię 4000... Ma powierzchnię 440 tysięcy metrów kwadratowych. Niesamowite, prawda? 440 tysięcy metrów kwadratowych biurokratycznego raju. Bo biurokratycznego piekła. Ja osobiście nienawidzę biurokracji. Ja nie wiem, czy bym wyrobił na stanowisku, gdzie musiałbym się zajmować biurokracją. Tylko biurokracją. Widzisz te kolejki? Każda stojąca w nich osoba przyszła tu z jakimś problemem. To my decydujemy, czy są godne uwagi. Naszym zadaniem jest odsyłanie ludzi do właściwych departamentów. Ważne jednak, aby zachować w pracy rozsądny umiar. Nie chcę, aby ludzie pomyśleli, że nie mamy ważniejszych rzeczy na głowie niż ich problemy. Okej. Oj. Ten typek to nie zdara. Ciągle coś gubi. Nigdy nie mogę zapamiętać, jak się nazywa. Możesz mu pomóc, jeśli chcesz, ale pomaganie innym to nie jest coś, co zdarza się nam tu na co dzień. Z jednej strony można w ten sposób zyskać czyjąś wdzięczność, ale z drugiej nigdy nie wiadomo, co ludzie kombinują. Wielu z nich tylko czeka, by postawić nogę lub wbić nóż w plecy. I niestety nie jest to przenośnia. No ale zrobisz, jak będziesz uważał. Dobra, pomóżmy, czemu nie? Tak, oczywiście, skopny banisek. Kto go jeszcze cię nie kopnął? Wylemy już ci kawę na głowę, położę na pieniądze na krześle. To takie zabawne, bo ktoś niezdarnego Morisa i śmieci, gdy się czołga, żeby pobierać swoje dokumenty. Napluj w twarz, zignoruj, pomóż. Pomóżmy. Bardzo, że ci pomogę. Bardzo śmieszny był człowieku. Mówi poważnie, chętnie pomogę. Naprawdę? Pracujesz w innym ministerstwie? A może jesteś tu nowy? To mój pierwszy dzień. No to wszystko wyjaśnia. Ciekawe, czy po jakimś czasie zmienisz się i będziesz taki jak pozostali. Bardzo ci dziękuję za pomoc, młody człowieku. Niezdarny Morris może nie jest najprzyjemniejszym, czy najprzyjemniejszym przyjacielem, ale możesz być pewny, że wdzięczę się w miarę moich skromnych możliwości. A za co? Okej, dobry Samarytanin, pomóż Morrisowi. Jak zostało te kartki, kurde! Dobry wybór. Pamiętaj, że wszystkim nie pomożesz, choćbyś nie wiem, jak bardzo się starał. Uwierz mi, próbowałem. Czasem najwyższym wyjściem jest... Najlepszym wyjściem jest trzymanie się z daleka. Okej. Zobaczymy. Tutaj też będzie kolejny skaner na te... jakieś rzeczy dowodowe. Kim jesteś? Nie widziałam cię tu jeszcze. Dzień dobry, nazywam się Evan, jestem tu nowy. Naprawdę? Ja jestem Serena Marwitz. Dam ci dobrą radę. Jeśli cenisz sobie swoje zdrowie psychiczne i życie, to lepiej trzymaj się z darad automatu sprzedażowego. Dobra, tak przeklikam tylko o pogodzie. Jaka jest temperatura? Czy wygląda na termometr? Ja przejdę pani przez punkt kontrolny. Teren ministerstwa to obszar o ograniczonym dostępie. A jak myślisz, co jedzą ludzie w obszarach o ograniczonym dostępie? Powietrze? Wtedy w tym piętrze była ogromna stołówka.
Gdy ją zamknęli, żeby ograniczyć koszty, ludzie zaczęli umierać z głodu za swoimi biurkami, więc szefostwo zezwolił na sprzedaż żywności. Niech pani nie zatrzymuje? Niech to by tylko spróbowali! Rety, taka z pani gruba ryba? Aha, no ja to byłam kiedyś sprzątaczką. Sam wiesz jak jest, nikt nie zwraca uwagi na sprzątaczki, więc widziałam i słyszałam wiele ciekawych rzeczy. Jak tylko zamknęli stołówkę, wzięłam sprawę w swoje ręce i poszłam prosto do szefa. Dość szybko dogadaliśmy się co do jego doli. Szef ochrony był jednak królem. Ale przypomniałam mu, co się stało podczas Dnia Porządku kilka lat temu i zrobił się potulny jak baranek. Od tamtej pory strażnicy tylko się do mnie uśmiechają i w ogóle mnie nie zatrzymują. A co się wtedy stało? Uważaj, bo ci powiem. Też chcesz zająć się szmuglowaniem bułek i wygryźć z interesu? Okej, okay, mamy informacje chyba na jej temat. Jak rozumiem po to, bo to raczej nie jest ikonka autosave'a. No, to jest... no to jest też autorytet, tak jak było w poprzedniej części, no ale nie mam na tyle autorytetu, żeby o tym pogadać, więc... O, zapytaj, gdzie można kupić przydatne rzeczy za 500 autorytetu. Okej, czyli u niej 700 autorytetu mogę wydać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. O, już w sprawach w sumie. Oto wspólna sala. Będziesz w niej spędzał wiele czasu pracując i rozmawiając ze współpracownikami. Okej. O, wózek z dokumentami. A, nie mogę nic tu zrobić. Dobra. A, to rozumiem jest moje stanowisko, tak? Tak. To twoje biurko, rozejrzyj się. Wyznaczę ci pierwsze zadanie, jak tylko będziesz gotowy. Dobra, no to w sumie już, nie? Rozejrzał się trochę? Pokażę twoje miejsce pracy i wyjaśnię, co będziesz robił. Znasz swoje obowiązki? A powiedz mi o mojej pracy. Znajdujemy się w recepcji. Ludzie pracujący w tych biurkach kierują petentów do odpowiednich ministerstw i biur. To pierwsza linia biurokratycznego frontu. Przekroczyć ją mogą tylko wybrani. Masz na myśli nas? Myślisz, że zostałeś wybrany? Ludzie często uważają, że są wyjątkowi, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. Kilometry kwadratowe skóry. 206 kości, 5 litrów krwi. Oczywiście pod warunkiem, że dobrze się odżywiasz i nie jesteś honorowym dawcą krwi. No i ostatecznie wszyscy umieramy. Poza mądrym wodzem oczywiście, ale zanim umrzesz, musisz ciężko pracować. Będziesz zajmował się petentami, wysłuchiwał ich zgłoszeń, decydował, którego formularza potrzebują i do którego ministerstwa oraz wolnego biura należy ich skierować. Musisz wciskać odpowiednie przyciski na terminalu, drukować skierowania i przekazywać je petentom. Dobra, co mi się tutaj dodaje? Tutaj coś... A, mamy profile, okej, okay. Chemnitz. Świetne poczucie humoru. Gdy żarty są dobre, nikt nie ma ochoty udusić żartownisia. Coś tam jest. Moritz, miejscowy dziwak, wszyscy go wyśmiewają. I ona pracowała jako sprzątaczka w ministerstwie, zdała pozwolenie na handel dzięki szantażowi. Okej, okay, jak to zgłoszę, to dostaję plus 75 do autorytetu. Dobra, zapytaj o formularze. Jakie formularze? Obecnie mamy 4 rodzaje formularzy. Prośby, skargi, donosy i informacje. Wybór formularza zależy od natury wniosku. W razie problemu z wyborem skorzystaj z podpowiedzi terminalu. Jakie mamy tu ministerstwa? Każdego dnia likwidują i tworzą tyle ministerstw, że nie nadążamy z aktualizowaniem ich spisu. Na szczęście 6 największych pozostawiają w spokoju. Za to Ministerstwo Porządku, Patriotyzmu, Opieki Społecznej, Pracy, Sportu i Kultury oraz Nauki i Technologii. Wysłuchuj zgłoszeń petentów i na tej podstawie decyduj, do którego ministerstwa należy ich wysłać. A o jakich biurach mowa? Każde ministerstwo ma kilka biur. Twój tygodniowy terminarz znajduje się w terminalu. W razie braku dostępnych biur, odrzuć zgłoszenie. Okej. Jeśli idzie o teorię, wszystko jasne. W takim razie pora przekonać się, jak bardzo teoria odbiega od praktyki. Zacznijmy od podstaw. Formularze. Twoim zadaniem na dzisiaj jest obsłużenie 5 petentów. Za wyrobienie normy otrzymasz punkty autorytetu. Autorytetu? Wolałbym dostać pieniądze. Ewanie, w naszym ministerstwie autorytet jest cenniejszy od pieniędzy. Pieniądze ukraść może każdy, a na autorytet trzeba zapracować. Bez autorytetu możesz zapomnieć o awansach, nagrodach i karierze. Bez wpływu w ministerstwie twoi koledzy nie będą chcieli z tobą nawet rozmawiać. A, jaki dobry dzień. Okej. Okay. Ja mógłbym zdobyć autorytet. Przetwarzając dobrze wnioski, nie zabić mnie, dobra. Przetwarza formularze, okej, okay, to już to co powiedział. Pracę co jeszcze powie. Zapytaj naszego ojca. Znałeś mojego ojca? Tak, Zambret, Grave'a Seniora. Czy to nie dziwne? Tak wysoko postawiona osoba, a mimo to rozmawiał z takim nikim jak ja. Dlaczego nie rozmawiałeś ze swoim ojcem?
nieuprzejmie wymieniająco szczerze. No bądźmy szczerzy. Wiele lat temu zmarła moja matka, zamknął się w sobie. Zakopał się w swojej pracy, a mnie wysłał do najbardziej oddalonego uniwersytetu w kraju. Musiało być ci ciężko. Najbardziej bolało mnie to, że nawet nie spróbował ustalić przyczyny jej śmierci. Jakby nie miała dla niego żadnego znaczenia. Przykro mi to służyć, panie, ale może po prostu nie znałeś całej historii. Ojciec nie żyje, więc nie da się tego sprawdzić. A jak dawno tu pracujesz? Spędziłem dokładnie 3 lata i 12 dni obsługując petentów w tym właśnie miejscu. Następnie awansowano mnie na inspektora tego piętra, poznałem na pamięć wszystkie przepisy, a jest ich 769 plus 242 poprawki. Nieźle, prawda? Bezsensowne osiągnięcie, ale jednak osiągnięcie. Muszę przepracować jeszcze tylko kolejne 2 lata, 5 miesięcy i 8 dni i przeniosą mnie na 17 piętro do Departamentu Kontroli i Nadzoru. Jak ci się to podoba? Bardzo, pomagam ludziom rozwiązywać ich problemy i dbam o nich. Nawet jeśli nie zawsze mi za to dziękują, to wiem, że czynię dobro. Wydał współpracowników. Z kim będę pracował? Ci ludzie są mili, gdy czegoś potrzebują. Wyświadcz im kilka przysług, uśmiecha się, rozmawia z nimi podczas przerw. Nie radzę im jednak ufać, ani dzielić się z nimi swoimi tajemnicami. Widziałem, ile donosów ląduje w Departamencie Kontroli Wewnętrznej. Uwielbiam statystykę i liczby, ale nawet ja nie byłem w stanie ogarnąć tej liczby umysłem. Całe góry donosów do przetworzenia. Podziel się z kimś swoimi tajemnicami, a możesz być pewny, że wszystkie trafią do donosu. Dobra. A o rodzinie? A to o jego rodzinie, okej. Okay. Praca to jest wyczerpująca. Masz jakąś rodzinę? Oczywiście, że tak. Mam żonę, dwoje dzieci, psa i mieszkanie klasy D jak każdy. A ty? Mam żonę i córkę. Dołączą do mnie za jakiś czas. Zapytaj o żonę. Czy twojej żonie nie przeszkadza, że tyle pracujesz? Moja praca jest ważna i raz o tym wiem. Wszyscy obywatele mają dług wobec społeczeństwa i jego spłata jest najważniejsza. Żona czasem pyta, kiedy się tak zadłużyłem, ale to tylko taki jej żart. Mieszkanie klasy D? Niemal wszyscy urzędnicy ze stażem dłuższym niż 5 lat trafiają do kolejki do przydziału na mieszkanie klasy D. Zanim dostaliśmy nasze mieszkanie, byliśmy na tej liście przez wiele lat. Jest jak z bajki, mamy swoją własną łazienkę. Słyszałem, że dostałeś swoje mieszkanie klasy D od ręki. Masz niesamowite szczęście. Być Redgrave'em ma swoje zalety. Ile masz dzieci? Dwoje. Pastor to moje szczęście i duma. Znam na pamięć wszystkie dyrektywy z ostatniego roku, a ma dopiero 5 lat. Adam jest o 2 lata młodszy. Nie jesteś z niego dumny? Chodzi o to, że to specjalne dziecko. Co się stało? Aspergillus niger. Co to jest? Nie, najzwyklejsza czarna pleśni mieszkania klasy J są mi pełne i bardzo trudno się jej pozbyć, a konsekwencje przedłużającego się kontaktu z tą pleśnią są... Zapalenie opon mózgowych to nie jest coś, co dobrze wpływa na trzylatka. Straszne! Już się do tego przyzwyczailiśmy. To nasz syn i bardzo go kochamy. Czasem nawet nas rozpoznaje. Oj. Zapytaj o psa. Podobno zdobycie psa nie jest łatwe w tych czasach. To nie takie trudne, po prostu trochę trwa. Trzeba złożyć 7 różnych podań, przejść badania lekarskie, testy psychologiczne i na obecność narkotyków w organizmie, przedstawić wyciąg z konta bankowego i zaświadczenie o zameldowaniu, a także zaświadczenie o zatrudnieniu i kopię wszystkich swoich dokumentów od paszportu po rachunek za lodówkę. I oczywiście zgodę sąsiadów. To nic takiego, poradziłbym sobie z tym każdy doświadczony urzędnik. Dzięki temu psu moje dzieci są takie szczęśliwe. Nie by pokurwiło takie od tyłu dokumentów i się mogli składać. Powinieneś pójść do nas ze swoją rodziną na obiad. Moja żona bardzo się ucieszy. Nasze dzieci na pewno się zaprzyjaźnią. Dobra. 20, prawie 5, no już może lekko ponad 5 minut. Dobra, spróbujmy ogarnąć te zgłoszenia. Zobaczmy. Terminal Patriota. Mamy tutaj co? Mamy jakąś pocztę. Wprowadziliśmy całkowitą blokadę wysyłania masowych wiadomości dla każdego pracownika, który nie posiada poziomu dostępu. Okej. Okay. 5 formularzy, koszt, czy tam po prostu 2 godziny pracy. Dobra, let's go. Proszę, niech pan na to spojrzy. To czy pan mówi? O tym programie teatralnym. Cały kraj ciężko... Dobra, w sumie nie, do tych petentów nie będę robił głosu, to jest bez sensu. O tym programie teatralnym. Cały kraj ciężko pracuje i znosi wyrzeczenia, aby wspierać żołnierzy na froncie, a te bufony marnują bezcenny papier na drukowanie swoich bezużytecznych programów. To mi brzmi na skargę. Albo może na donos? Właśnie, mamy tutaj w tym wniosku. Chcę uzyskać dostęp do dóbr informacji? Nie.
zgłasza przypadek niesprawiedliwości lub naruszenia praw, interesów, przepisów bądź norm postępowania bez wskazania indywidualnego sprawcy. Co pasuje? Okej, dobra, tak. Skarga jest na ogół, donos jest na konkretną osobę, czyli to będzie skarga. Dalej. Należy ukarać kierownictwo teatru za skandaliczne marnotrawstwo. Okej, teatr, no to sport i kultura. Dobra, to jest powtórka. Czekaj, następne biuro. Aha, dobra, tu jest chyba, że jest 6 maja, poniedziałek i rozumiem, tutaj jest rozpiska, kiedy dane biuro jest dostępne. No to 279 tu jest dostępne. No ładnie, razy 3. 3 razy dobrze, no to teraz kolejny dokumencik. Dobry, jestem weterynarzem. Zauważyłem, że krowy słuchające przemówień wody dają znacznie więcej mleka. Świnie rodzą więcej prosiąt, a wełna owiec staje się bardziej miękka i jedwabista. Chciałbym przekazać wyniki moich obserwacji Ministerstwu Nauki. Być może zostaną wykorzystane przez Akademię Rolną. Okay, informacja to jest co? Dostarczę informacje lub dokumenty niezbędne ministerstwu, może chcę wyrazić swoją wdzięczność. No, tak, informacja do nauki i technologii. Czy są następni? Ładnie. Za to dla pana. Przesyła mnie biuro propagandy. Przyniosłem pracę wszystkich uczniów z naszej dzielnicy na temat jak kocham mądrego wodza, które mają być poddane analizie lingwistycznej. To chyba też informacja, nie? No bo dostarcza, nie? Dostarcza dokumenty, tak, czyli informacja. Pracę wszystkich uczniów na temat jak kocha mądrego wodza, a dane analizy lingwistycznej, czyli chyba do kultury, nie? Tak mi się wydaje. Czy do patriotyzmu. Ale nie wiem. Bo analiza lingwistyczna, ale o mądrym wodzu. No to patriotyzm albo sport i kultura. Dobra, ryzykuję, że sport i kultura. Gdzie są jeszcze dostępni? No kurde, jednak do patriotyzmu. Fuck. Ja, to nie było jakieś takie te... To nie było takie, wiecie, wprost powiedziane. To się wahałem akurat. Dyrektor szpitala numer 2 nie utrzymuje swojej placówki w należytym stanie sanitarnym. Sale z pacjentami są brudne, pod prysznicami rozwija się pleśń, a po kuchni biegają karaluchy wielkie jak psy. Co gorsze, wczoraj mój bratanek poślizgnął się tam na kaczce, którą ktoś zostawił na korytarzu i złamał sobie rękę. Zgodnie z zaleceniami opublikowanymi przez Centrum Epidemiologiczne, sytuacja ta wyczerpuje wszelkie znamiona ciężkiego naruszenia przepisów. Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest odwołanie i aresztowanie dyrektora. Donos. Do porządku, zakładam. Co? Jak opieka społeczna? Ej, to było idiotyczne. Jakim cudem opieka społeczna? Dobra, dobre. Tkaczka Angela Dadis znalazła sposób, aby zamiast jednej maszyny uruchomić jednocześnie 5. Zyskała dzięki temu mnóstwo wolnego czasu, który wykorzysta na czytanie w pracy. W czym problem? Nie chcę mi powiedzieć, na czym polega ten sposób. Też chcę czytać w pracy. Proszę coś z tym zrobić. Co mnie to kurwa obchodzi? Dobra, znalazła ten, uruchomić tego i tego. No, to jest donos, tak mi się wydaje. Nie wiem, nauki technologii może? Dobra, tu się akurat zajebałem w akcji. Faktycznie to bacie pod pracę podchodziło. Dobra, ale stówkę mamy. Zakładam, że jak zrobiłbym 5 za jednym zamachem, no to pewnie to będę dostał trochę autorytetu. Ale jeszcze będą takie, jeszcze będzie więcej akcji. Wyniosłem zadanie, co dalej? Ewanie, postaraj się unikać popełnienia błędów w pracy. Uważnie wysłuchaj petentów i kieruj ich do dostępnych biur. Twoja praca jest bardzo ważna dla państwa. Przekazałem ci już wszystko, co powinieneś wiedzieć. Musisz żalić sobie sam. Oswój się, poznaj współpracowników i zdobądź autorytet. Pracuj ciężko 8 godzin dziennie, a szybko zostaniesz szefem i będziesz pracował 12 godzin dziennie. Ekscytujące, prawda?
Będę o tym pamiętał. Dziękuję, George. Zaznaczę w dzienniku, że odbyłeś swoją odprawę. Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na wózku obok biura. Zanieś je do Magdy Rakowicz, sekretarki szefa. Zaczekam na ciebie przy posągu. Musimy o czymś jeszcze porozmawiać. Okej, rozumiem, chodzi o ten wózek z dokumentami, tak? Raport z podpisem Chemnica, okej. Zabieramy. No i jazda. Tutaj telefon służbowy, okej. Tutaj dwie kolejne. Takie te. Tu przechodzimy. No i to jest cała Rakowicz chyba. Czego chcesz? Dzień dobry. Czy tak należy się zwracać do starszej kobiety? Będę się cię zwracał, jak mi się kurwa podoba. Przepraszam. Co znowu? George Kamin prosił mnie o przekazanie pani dokumentów. Mam nadzieję, że nie zaglądałeś do środka. Nie interesuje mnie to. Nie pytałem, czy te dokumenty cię interesują. Czytanie dokumentów oznaczonych taką pieczęcią może cię kosztować wolność albo życie. Czy wyraziłam się jasno? Jak najbardziej. Wolę nie wtykać nasadnie swoje sprawy. Nie interesuje mnie, gdzie wtykasz swoje części ciała. Jeśli chcesz pozostać w ministerstwie dłużej niż jeden dzień, to musisz przestrzegać zasad, regulacji i instrukcji. Gdy popełnisz błąd, nic ci nie uratuje, nawet twoje nazwisko. Co jest tak z moim nazwiskiem? Jeszcze tu jesteś? Nie wystawiaj mojej cierpliwości na próbę. Przepraszam, już mnie nie ma. Dobra, i do Chemnica mamy teraz iść. Dobra, może na razie ogarnimy tylko tak pokrótce. Przejdźmy ten, powiedzmy, tutorial, nie? I wróćmy do domu, nie? Zobaczymy, co tam będzie. Jeszcze za czas do wykorzystania. Dobra, co mi tu jeszcze? Rakowicz coś? Nie, odkryłem Rakowicz, ale nic nie ma więcej. O, tu mam więcej na niego. Ma rodzinę, znał mojego ojca, no i poczucie humoru już było. Okej. Okay. Dzidujemy do końca w takim razie. Kurde, te kolejki to muszą być po prostu masakrycznie długie. Czekaj, co tu mogłem? Z rocznikiem coś zrobić? Nie. Też dziwne, czemu jest tak... Czemu jest zaznaczone? Zaczekaj! To ja, niezdarny Morris. Pamiętasz mnie po uknięciu dokumenty, gdy pozostali mnie ignorowali. Obiecałem, że ci się odwdzięczę i proszę. To niewiele, ale to wszystko, na co mnie stać. Książka to najlepsza nauczycielka, dzięki niej można zdobyć nowe umiejętności. Dziękuję, Morris, naprawdę to doceniam. Nie, to ja dziękuję. Pracuję 15 lat i ty jako pierwszy mnie nie zignorowałeś. Okej, no i co od niego dostałem? Zadania, ekwipunek. Metody chronienia własności państwa. Nowa umiejętność, otwieranie zamków ryglowych. A to bardzo fajna umiejętność. Myślę, warto się jej wyuczyć bardzo szybko. Chyba też zakładam, muszę uważać, żeby mnie... O, ty czekaj, biuro rzeczy znalezionych. Ale jeszcze nie mogę z tym nic zrobić. Ale zakładam, że muszę uważać też, żeby samemu, jak wchodzę, żeby nie mieć czegoś nielegalnego i jak wychodzę, żeby nie mieć czegoś nielegalnego. Bo jedna i druga opcja może mi się niestety się we znaki dać pewnie. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Ewan, chodzi o twojego ojca. To, co go spotkało, było straszne i po prostu muszę ci coś powiedzieć. Słucham. Ja o tym najwyżej 20 osób w całym kraju. Podejmuję ogromne ryzyko, wiejąc się tej informacji, dlatego muszę cię prosić, żebyś nie mówił o tym nikomu, dobrze? W porządku. Jak wiesz, wyznaczono mnie inspektora piętra kilka lat temu. W tym samym czasie jednak zatrudniono mnie też w Departamencie 6. Departament 6? To tylko bajka. Nikt poważnie nie wierzy w jego istnienie. Największym oszustwem diabła było przekonanie świata, że nie istnieje. Departament 6 jest uważany za bajkę, bo właśnie tego chciał jego kierownik. Tego właśnie chciał twój ojciec. Mój ojciec był szefem Departamentu 6? 6? I czy się w nim zajmowaliście? W tym samym czasie twój ojciec rozpoczął tajny projekt Heimdall. Tak się poznaliśmy. Zawsze świetnie radziłem sobie z liczbami, więc zostałem zaproszony, aby oceniać błędy statystyczne i ich potencjalne konsekwencje. Twój ojciec mało o sobie mówił, ale kilka razy wspomniał o synu. Za każdym razem jego twarz promieniała. Zapewniam cię, że był z ciebie dumny. Mówił mi coś więcej? Przez ostatnie 10 lat ze sobą nie rozmawialiśmy.
Wspominał, że nie ma z tobą kontaktu, ale zawsze miałam nadzieję, że kiedyś do niego dołączysz. Skąd to przypuszczenie? Kilka dni przed swoją śmiercią napisał do ciebie list. Musiał wiedzieć, co go czeka. List? Masz go przy sobie? Nie trzymam go w domu, nie przypuszczałem, że pojawi się tak szybko. Dam ci go jutro i opowiem mu wszystkim, to co wiem. W jakimś ustronnym miejscu. Jestem ci wdzięczny, George. Nie wiem, jak ci dziękować. Nie ma za co, Ewanie. Twój ojciec był dla mnie bardzo dobry. To jedyne, co mogę dla ciebie zrobić. Czego dotyczył projekt Heimdall? Nie tu i nie teraz. To zbyt niebezpieczne. Musimy znaleźć jakieś ustronne miejsce i odpowiedni czas. Może jutro? Dobra, dzięki za opowieść. Niedługo będziemy mogli mieli więcej okazji do rozmowy. Do zobaczenia jutro. Okej. Okay. Dziedzictwo Redgrave'a. Weź nic ojca od Chemnica. Spoko. O, plus 2 godziny dostałem. Dobra, to warto wiedzieć. Ktoś mi tu puka. No, kogo my tu mamy? Miło cię widzieć, Ewanie. Pamiętasz mnie? Oczywiście. Często wiedział nas pan, gdy byłem dzieckiem. Zgadza się. Zdaje się, że miałeś 14 lat, gdy widzieliśmy się po raz ostatni. Wyrosłeś na prawdziwego mężczyznę. Szkoda, że twój ojciec nie mógł tego zobaczyć. Jak twój pierwszy dzień? Wszystko zmienia się tak szybko. Jeszcze tydzień temu planowałem wizytę mojego ojca, by przedstawić go mojej rodzinie. Spóźniłem się jednak nawet na jego pogrzeb. Rozumiem, Ewanie, więc nigdy się z nim nie pojednałeś. Nie, z tym też się spóźniłem. Przykro mi, gdybym wiedział, że to taka poważna sprawa, załatwiłbym ci tę pracę o wiele wcześniej. Więc to pan zaaranżował moje przeniesienie do ministerstwa? Zgadza się, ale z pewnością domyślasz się, że nie zrobiłem tego dlatego, że jesteś taki przystojny. Przyjechałeś sam? Co z twoją rodziną? Mają się dobrze, są w Redding u rodziców Miriam. Redding? Pełną tam kopalń agresywnych robotników. To nie jest najlepsze miejsce dla kobiety z dzieckiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Muszę jak najszybciej przygotować mieszkanie na ich przyjazd. W porządku. Jestem gotowy, aby odpowiedzieć na twoje pytania. Zapytaj ministerstwo. Dlaczego dostałem tę posadę? Dlaczego mnie pan tu przeniósł? Widzisz, potrzebuję swojego człowieka w ministerstwie. Po co, skoro załatwił mi pan tę posadę z taką łatwością, to już teraz musi pan mieć w ministerstwie wielu ludzi. Czy mój ojciec nie był jednym z nich? Po pierwsze, twoje zatrudnienie wcale nie było łatwe. Po drugie, potrzebuję człowieka, któremu mogę ufać. Ale po co? Jestem dyrektorem Wydziału Monitorującego Poczynania Władz, WSW. Wydział Spraw Wewnętrznych? Zgadza się. Moim głównym celem jest ustalenie, którzy z najwyższych przedstawicieli władzy służą ludziom, a którzy swoim działaniem zniesławiają imię wodza. Dowiedzieć się tego mogę jedynie dzięki pomocy kogoś wewnątrz. Właśnie dlatego potrzebuję ciebie. Zaczynając od samego dołu, będziesz powoli, lecz wytrwale piął się po kolejnych szczeblach kariery, rzucając światło na wszystkie ciemne zakamarki ministerstwa. Co to za mieszkanie? To typowa kwatera urzędnika średniego szczebla. Załatwiłem już wszystkie formalności. Co z matką mojego ojca? Został zajęty w związku z toczącym się śledztwem. Na twoim miejscu zapomniałbym o nim. A mieszkanie, w którym mieszkaliśmy przed śmiercią mojej matki? Obawiam się, że wprowadzili się już do niego nowi lokatorzy. Przykro mi. Przeklęte sępy. Czy to mieszkanie należy do mnie? Nie, Ewanie. Możesz mieszkać w nim tak długo, jak pracujesz w ministerstwie. Musisz opłacać wszystkie związane z nim rachunki. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz eksmitowany. Jako tajny agent WSW musisz grać według zasad, aby nie zwracać na siebie niepotrzebnego zainteresowania. Opłacę ci się twoje rachunki, ale od jutra musisz zajmować się nimi sam. Jak wiesz, Ministerstwo Mieszkalnictwa jest wyjątkowo surowe. Nawet najmniejsza zaległość w opłatach jest zagrożona karą aresztu, szacunek dla klasy pracującej, własności komunalnej itd. Poza tym w kolejce do tego mieszkania czekają 603 osoby. Sprawdzałem. Okej, okay, a o ojcu? Czy wie pan cokolwiek o śmierci mojego ojca? Niewiele. Miał z nim coś wspólnego kierownictwo piętra. To wszystko, co wiem. Nie mogę przeprowadzić pełnego śledztwa. Dlaczego? W końcu prowadzenie śledztw to specjalność pana i pańskiego wydziału. Panie, moim jedynym człowiekiem w ministerstwie był twój ojciec. Najwyraźniej odkrył coś ważnego i dlatego się go pozbyto. Jeśli wejdziemy tam oficjalnie, to ukryją wszystkie dowody. Dlatego inwigilacja ministerstwa i dochodzenie w sprawie śmierci twojego ojca to jedno i to samo.
Zaproponuję im pomóc. Chcę panu pomóc. Cieszę się, że tak mówisz. Znajdź jakieś brudy na tych drani i ustal, kto jest odpowiedzialny za śmierć twojego ojca. Dopilnuję, żeby spotkała ich odpowiednia kara. Czego mam zacząć? Nie jestem detektywem. Twoim głównym zadaniem jest słuchanie tego, co mówią, zapisywanie wszystkiego i zadawanie odpowiednich pytań. Zbieraj informacje o pracy i o kolegach. Nie musisz się śpieszyć, więc stań się częścią zespołu i dowiedz się, czym się interesują twoje współpracownicy. Teraz wszyscy oglądają seriale telewizyjne, więc też zacznij je oglądać. W końcu ty i twoi nowi przyjaciele potrzebujecie jakichś tematów do rozmowy. Zostawiłem na twoim regale książkę. Znajdziesz w niej trochę ogólnych informacji o interfejsach terminali oraz opis kilku metod łamania prostych haseł. Na terminalach twoich kolegów z pracy możesz znaleźć mnóstwo przydatnych informacji. Przeczytanie ich zajmie ci trochę czasu, ale będzie to czas zmarnowany. Dzisiaj spotkałem się z jednym z moich kolegów z pracy, George'em Chemnitzem. Opowiedział mi wiele o moim ojcu, najwyraźniej byli bliskimi przyjaciółmi. Znam to nazwisko. Tak, pracowali razem. Czy Chemnitz powiedział ci coś ważnego? Mówiliście o projekcie. Dobra, współpracujmy, powiedzmy. Powiedział, że ojciec napisał do mnie list. Bardzo interesujący. Gdzie on jest? Pokaż mi go. Chemnitz ma mi go przynieść jutro. Poinformuj, gdy go otrzymasz. To ważne. I postaraj się jak najwięcej się od niego dowiedzieć. Dobrego dnia. Dobra. Mamy to. Zobaczmy. Stół. Tutaj pewnie rachunki. Tak strzelam po tych pieniądzach. Tak jest. No ale aktualnie mamy wszystko opłacone. Więc przejdźmy tutaj dalej. Przy telewizorze pewnie są seriale do obejrzenia. Okej, okay, mogę kupić akurat za stówkę Przygody Patrioty. Czemu nie? Okej, okay, za godzinę mamy... Okej, okay, znajomość bohaterów serialu za godzinę wykupiona. Pasja wodza za 150. No ale dobra, z kimś tam będziemy mogli pogadać. A tutaj mamy regał. Okej. No, czasu raczej mamy wystarczająco. Zobaczmy. Praca z terminalami i to. Okej, okay. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Wydałem łącznie 5 godzin tu, 2 godziny tam. 7 godzin łącznie tutaj wydałem. Czyli gdybym na przykład, gdybym jeszcze jedną taką akcję zrobił z pracą, no to bym mógł i teraz idealnie bym wyszedł na zero, ale zakładam, że raczej fakt, ile mam tu godzin, jest bez znaczenia, bo to się po prostu, wiecie, zresetuje do zera i... Znaczy, zresetuje się do 9 godzin ponownie i tyle. No proszę, tutaj nie mogę... Nie, tutaj mam też informacje, ale za to nie mam autorytetu. To nie dlatego, że na niego nie mogę nic powiedzieć. No dobra, to prześpijmy się w takim razie. Kolejny dzień. I mamy save'a, także bardzo ładnie. Ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beholdera 2, w którym, no, spróbujemy dostać ten list od Chemnitza. Ale czy się uda? Zobaczymy. Jak, bo na bank będzie mi coś ważnego. Jak będzie mi coś ważnego, to albo już tego listu zapomniał, albo coś się odpierdoli. We shall see. Do miłego, do zobaczenia. Cześć!